Witam kochane dziewczyny i chłopaki, jeżeli macie ochotę zobaczyć ten oto makijaż, który tak naprawdę mam bardzo często na sobie, ostatnio. Serdecznie Was zapraszam. To tyle, taki dość w miarę neutralny makijaż, wykonamy dwoma paletkami. Jedna jest Shiseido, którą dostałam od swojej przyjaciółki, to jest 08 Ombres Duo. A druga to jest Slick, ta naturalna. Prezentuję się tak. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Widziaczki. Pa, pa. Podkład mam z Clarinsa Truly Matte. Następnie pędzelkiem z firmy Hakuro i to jest H18. Wkładam sobie małą ilość podkładu. I zakrywam wszystkie moje niedoskonałości. Następnie rozczesuję sobie brwi i moje brwi, włoski są naprawdę długie. Poszukuję teraz jakiegoś fajnego wosku, który utrzyma te moje brwi w jednym miejscu przez dłużej niż kilka godzin, bo ja czasami robię sobie makijaż i one już na koniec makijażu są całe porozwalane. Często je przycinam, staram się je często także depilować, bo bardzo szybko rosną. Ale najpierw je sobie rozczesuję i teraz paletkę ze Slicka. Wybiorę sobie tutaj kolor, on się nazywa Bark. I zazwyczaj jak przyciemniam swoje brwi, to zaczynam od górnej części tych brwi. Dlatego, że jakbym na dole je zaczęła przyciemniać, to nie chcę, żeby one po prostu były niżej. Chcę, żeby one były wyżej. Następnie biorę z NYXa Jumbo Pencil, to jest w kolorze Cottage Cheese. To mi posłuży jako baza. Małą ilość sobie tej kredeczki nakładam, one potrafią być dość mocne, te kredki. Rozmazuję palcem. I teraz sięgam po moją paletkę, to jest paletka z firmy Shiseido 07. Będę posługiwała się tymi dwoma tutaj kolorkami. Jeden jest taki brzoskwiniowy, drugi jest taki bardziej różowawy. Najpierw ta brzoskwinia na płaski pędzelek z firmy Maestro 320 rozmiar 8. Szczepuję nadmiar i ten kolorek nałożę sobie na sam środek. Praktycznie będę go tak mieszała z tym różem. Tyle wystarczy. I teraz sięgam po piękny tutaj kolor. On jest taki czekoladowy, cudowny. I pędzelek Hakuro H80. H80 jest bardzo fajnym pędzelkiem, ponieważ to jest taka mała kulka ze szpicem. Ja Wam zaraz pokażę, jak ja się nim posługuję. Nabieram troszeczkę tego cienia na sam czubek. Zawsze jak robię coś takiego, to zawsze szczepuję nadmiar. Patrzę się przed siebie, przed lustro. Zamknę sobie oczko delikatnie. I w załamanie sobie tutaj pociągnę tego cienia. Nabiorę go jeszcze raz. Delikatnie nałożę w kąciku zewnętrznym. Jeszcze raz pociągam w załamaniu. I to samo robię z drugim oczkiem. Super. I tak to sobie na razie zostawimy. Następnie sięgam po paletkę ze Slicka. I tutaj jest taka biel. I później tutaj mamy taką wanilię. Te dwa sobie pomieszam, żeby uzyskać taki ładny kolorek pod samą brew. Żeby on nie był biały. Żeby on był taki bardziej naturalny. I delikatnie sobie tutaj tego cienia nałożę. Zawsze pociągam w kąciku w makijażu dziennym. Teraz pędzelek 493, rozmiar 12 z firmy Maestro. Delikatnie, ale dosłownie maciupeńką ilość zamaczam w tym cieniu brązowym. I zawsze zaczynam tutaj od kącika zewnętrznego, robiąc sobie takie koła. On jest super mięciutki, ten pędzelek, absolutnie Was nie będzie szczypał. Ładnie, naprawdę ładnie się nim pracuje. I teraz, dlatego że
mi się troszeczkę te cienie tutaj już roztarły. Powrócę do tych moich cieni, których używałam jako pierwsze. I delikatnie jeszcze tutaj sam środeczek nimi poprawię, czyli tym różem, tą brzoskwinią. I sięgam tutaj potem najciemniejszy brąz. Jak go pięknie widzicie w kamerze, prawie te kolory są identyczne. I o, nakładam sobie go na dolną powiekę. W ten sposób. I następnie czarna kredka. Ja akurat tutaj mam burżuła. Delikatnie pociągnę tam, gdzie mamy nasze rzęsy. I teraz, moi drodzy, eyeliner. Eyeliner bardzo lubię z firmy Revlon. Color Stay. Jak te kreski tym eyelinerem sobie robię? Zazwyczaj zamykam sobie oko, zaczynam od samego środka. Ciągnę mocno do samego kącika. Patrząc się przed siebie, robię kreskę, takie kocie oko. Widzicie? Jak Kleopatra. Biała kredka na linii wodnej. Biała lub taka cielista, byłaby w sumie nawet i lepsza. I teraz, moi drodzy, maskara. Bardzo mam chciała pokazać One by One z Maybellina, ponieważ ja jestem nią zachwycona. Myślę, że wy także byłybyście zachwycone. Dolne rzęsy trzeba uważać, maskara lubi się odbijać. Teraz twarz, moi drodzy, ja sobie zdaję z tego sprawę, że przy tym świetle jestem bardzo blada. Także musimy się troszeczkę tutaj przybrązowić. Jak wiecie, uwielbiam mój brzoskwiniowy róż ostatnio, także myślę, że chciałam go Wam dzisiaj zaprezentować. To jest róż numer 30 z firmy Vipera. I użyję do niego pędzla Hakuro H21 do różu. Nakładam małą ilość różu. Zazwyczaj o dłoń najpierw jeszcze pocieram. Tyle wystarczy. I zazwyczaj biorę bronzer z Vipery. To jest w sumie tak samo róż. O, numer 28. I końcem tego pędzla znowu pocieram o dłoń, żeby to nie było takie mocne. Jeżeli uważacie, że jest troszeczkę za mocna lub nierównomiernie Wam się nałożyła, polecam Wam takie grube pędzle albo pędzle kabuki. Wtedy możecie sobie wszystko razem. Tak, kochani, jeżeli chodzi o usta, to cały czas się mnie pytacie. I często używam konturówki Slicka, nazywa się Bare Essentials 188. Bardzo lubię tą konturówkę, jest dość ciemna, także nie oczekujcie, że tutaj znajdziecie takiego naturalnego kolorku, jest dość ciemna. Ja mam usta bardzo wąskie, ja zauważyłam, że jak sobie je delikatnie obrysuję, to jest troszeczkę więcej. I często stawiam na szminkę Asia z Rimmela z kolekcji Kate Moss, którą ja Wam już pokazywałam na blogu, ale jeszcze raz Wam ją pokażę. Wygląda tak. Taki brudny, różowy, ciemny, taki ciemny, brudny róż. Ale dlatego, że postawiłam na ten właśnie brzoskwiniowy róż, to wybrałam sobie szmineczkę ze Slicka, która się nazywa Barely There, czyli takie prawie nic, takie Barely There, czyli prawie nic nie mamy na tych ustach. I przepiękny jest ten kolorek, ja go mam teraz na ustach,
się tak prezentuje, zobaczcie na opakowaniu. Bardzo, bardzo zbliżony kolor do opakowania, na tej tutaj naklejce do opakowania, jaki później macie na swoich ustach. I na sam koniec makijażu powiem Wam szczerze, to co jeszcze robię. Biorę pędzel mój do podkładu i po prostu sobie jeszcze tutaj delikatnie robię jakieś poprawki. Tutaj sobie wyciągam do góry. Koło ust sobie czasami przyjadę jeszcze podkładem. Jeszcze później często sprawdzam, czy oczka mam symetryczne, bo czasami jak się śpieszycie, to nie zawsze Wam te cieniowanie wyjdzie idealnie. I biorę ten sam pędzel, którym sobie robiłam tutaj w załamaniu, ponieważ tutaj na pewno jeszcze coś cienia na tym pędzelku nam zostało. To jest H80 i sobie tutaj delikatnie jeszcze wyciągam, tak żeby ten eyeliner mi się tutaj łączył z tą moją kreską. O. Dlatego, że eyelinerem narysowałam tak grubą kreskę, to widzicie, jakie się zrobiły wielkie oczy. Ja ogólnie wielkich oczu nie mam, ale właśnie jak zrobimy sobie taką wielką kreskę, wielką, taką wyciągniętą kreską, jak Angelina Jolie, to te oczka zrobią nam się większe. Bardzo lubię w kącikach tutaj zawsze sobie dorysowywać jeszcze, jak widzicie, na czarno, tak bardziej w stylu arabskim, że tak powiem. Bardzo lubię taki klimat, odpowiada mi. I tyle, moi drodzy. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze dać troszeczkę rozświetlacza na same szczyty tutaj policzkowe. Na nos. I tak się makijaż prezentuje, moi drodzy.